tłumy ludzi na ulicy Tumskiej, na Starym Mieście, co oznacza, że jarmark tumski trwa, a naszym gościem jest pani Agnieszka z firmy Budmat, który bardzo aktywnie zaangażował się w tą miejską imprezę. Właśnie dlaczego Budmat jest na jarmarku tumskim? Wie pan, no przede wszystkim dzień dobry wszystkim Państwu. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w tak zacnym gronie, bo odwiedzających i wystawców są tutaj naprawdę tłumy. I to też jest pewnie jeden z argumentów, dla których tutaj jesteśmy. Jesteśmy firmą, która wyrosła w Płocku. Tu mamy swoją główną siedzibę. W zasadzie od mniej więcej półtorej roku staramy się scentralizować wszystko, co Budmatu dotyczy, a więc cała nasza produkcja, wszystkie hale magazynowe, cały transport idzie stąd, z centrali, z Płocka. My chcemy się kojarzyć z Płockiem i staramy się robić wszystko, żeby w Polsce jednak ludzie wiedzieli, że Budmat jest z Płocka. Dlatego też jesteśmy na tej imprezie, bo postanowiliśmy być troszeczkę bliżej płocczan. Czasami okazuje się, że jak się jest w swoim własnym środowisku, to traktuje się jako ono jest, będzie i koniec, tak? Więc postanowiliśmy troszeczkę jednak zadbać o płocczan i myślę, że płocczanie odczują w najbliższych, mam nadzieję, latach, że Budmat jest troszeczkę bardziej aktywny. Stąd też nasz udział w tej imprezie. Jest on również podyktowany tym, że za chwilę odbędzie się w Płocku duża impreza driftingowa. Budmat w Płocku z driftem kojarzy się pewnie od jakiegoś czasu. Dwie poprzednie edycje, które organizowaliśmy, mamy nadzieję, że do dziś płocczanie pozytywnie wspominają. Tegoroczna edycja jest edycją organizowaną przez inną organizację, to jest driftingowa liga Drift Masters. My natomiast jesteśmy ich partnerem. Bardzo pomagamy w tym, żeby promować drift i skoro oni zdecydowali się wrócić do Płocka z driftem, no to jakby naturalną dla nas koleją rzeczy było to, że i my w to się zaangażujemy. I takie miejsce jak to tutaj dzisiaj, Jarmark Tumski, dziś i dwa dni wcześniej, to jest absolutnie rewelacyjne miejsce, żeby przybliżyć płocczanom tę imprezę i nie tylko płocczanom, bo zakładam, że są tutaj naprawdę ludzie z wielu, wielu regionów. Bardzo na to liczymy. Promujemy drift na Państwa imprezie, a dzięki temu również jesteśmy tutaj i możemy zaprezentować także swoją ofertę. No i być, po prostu być, być z płocczanami. W jaki sposób Budmat przybliża swoją ofertę płocczanom? Widzieliśmy bardzo imponujący samochód stojący na starówce. Wiem, że są też mniejsze samochodziki, które dziś będą jeździły bokiem. Czy to są główne atrakcje Budmatu? W tej chwili tak. Postawiliśmy na rzeczy, które zainteresują mieszkańców. Absolutnie mamy świadomość, że nikt z odwiedzających tutaj te stoiska przecież nie będzie kupował blachodachówki naszej. Przez sam fakt, że jesteśmy na pikniku i jakby jest znany nasz profil działania, mamy świadomość, że ewentualni kupcy po taką blachę do nas trafią. Więc żeby ich na stoiskach takich atrakcyjnych nie zanudzać produktem, postanowiliśmy na atrakcje, które faktycznie mogą wzbudzić jakieś emocje. Więc mamy jedno z aut driftingowych naszego czołowego zawodnika, Piotra, który notabene dziś startuje w kolejnej rundzie Drift Masters w Poznaniu. Trzymamy więc kciuki. Natomiast no to auto zawsze wzbudza emocje. Nawet jak tylko po prostu stoi, to zawsze gdzieś tam kręcą się wokół niego ludzie, każdy chce choćby dotknąć, ewentualnie wsiąść. No oczywiście musimy staramy się pilnować, żeby tego nie robić, bo to wcale nie jest takie zwykłe auto. Ono tylko wygląda na w zasadzie seryjny, no bo samochód jak samochód, ale proszę mi uwierzyć, to jest naprawdę sztuka umieć wsiąść do tego samochodu, to wcale nie jest takie oczywiste. Drugą atrakcją, którą prezentujemy tutaj na jarmarku, jest tor zbudowany specjalnie do jazdy bokiem, ale nie dla tych prawdziwych tysiąckonnych pojazdów, tylko dla modeli aut zdalnie sterowanych. Mamy zespół osób, które pasjonują się takim właśnie sportem. Ja sobie zawsze żartuję, że to są dorośli panowie, którzy w ten sposób usprawiedliwili swoją chęć posiadania zdalnie sterowanych samochodzików. Oczywiście to jest takie stwierdzenie bardzo żartobliwe i absolutnie oddaje chapeau bas dla tych chłopaków, co potrafią zrobić tymi autkami, bo to wcale nie jest takie łatwe. I faktycznie budują w skali 1 do 10 małe modele, które są w zasadzie odzwierciedleniem tego, co jeździ na prawdziwych torach. I oni też jeżdżą po tych swoich wybudowanych torach bokiem. Jak widać, pasja jest niesamowita, bo budują nie tylko auta, budują tory, mają tam nawet swoje miniaturowe drzewa. A więc to jest taki troszeczkę tor driftingowy, wyścigowy w miniaturce. I to naprawdę robi fajne wrażenie. Mamy tam cały czas przy tym stoisku stałą grupę widzów, bo w zasadzie
nie dość, że to jest takie małe, kolorowe, to jeszcze jeździ i potrafi jeździć bokiem. Jak to jest w ogóle możliwe? Także są te autka i co ważne, dzisiaj ci zawodnicy, bo to są faktycznie zawodnicy, zawodowcy, rozgrywają jedną ze swoich rund Mistrzostw Polski. Także mamy na jarmarku Mistrzostwa Polski. Czy można jakoś porównać sposób jazdy dużych samochodów do driftu i tych w skali 1 do 10? No nie da się tego porównać. Tak naprawdę poza tym, że bardzo ładnie to wygląda i te auta faktycznie jeżdżą bokiem, no to w przypadku jazd takich już w realu, nazwijmy to w ten sposób, mamy dodatkowe atrakcje typu ogromny hałas, które generują te samochody, a jak ktoś jest pasjonatem motoryzacji, to ryczący silnik robi na nim wrażenie. I dużo dymu, to jest, że tak powiem, cecha rozpoznawcza chyba wszystkich drifterów. One faktycznie generują bardzo dużo dymu spod kół, to jest kontrolowany poślizg, w związku z czym jeszcze do tego przy dużej prędkości, w związku z czym te opony się tam zużywają bardzo, bardzo szybko. Czasami kierowcy jadąc na zawody, tak jak teraz do Poznania, zabierają ze sobą kilkadziesiąt kompletów opon, żeby wystarczyło na przejazd na torze. Tutaj takich atrakcji dźwiękowych, że tak powiem, aromatycznych również nie ma. Nie ma też tego dymu. No ale traktujemy ten pokaz i te zawody tutaj z całą ich rangą Mistrzostw Polski, traktujemy je właśnie jako taki przedsmak. Przedsmak tego, co za 3 tygodnie na stadionie Wisły Płock będą robić prawdziwi drifterzy. Porozmawiajmy chwilę o tym głównym daniu. Co możemy powiedzieć już o tej imprezie? Ilu mamy zawodników? Jeszcze nie mamy pełnej listy zawodników. W zasadzie zawody odbywają się w momencie, kiedy zgłosi się nie więcej niż 28. Po to, żeby też jakby całe zawody odbyły się w sposób sprawny, profesjonalny, bezpieczny i dla widzów, i dla zawodników. Bo przy tym sporcie, który jest pełen takiej mocy i adrenaliny, no trzeba jednak stopniować pewne rzeczy i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawody odbędą się w sobotę i w niedzielę. Pewnym nowum w przypadku Ligi Drift Masters jest to, że są to zawody rozdzielone właśnie dniami i każdy dzień to jakby oddzielna runda. Po raz pierwszy w historii driftu, śmiem powiedzieć, że w Europie, ale chyba i na świecie, będą to zawody rozgrywane nocą. Pierwsza runda, czyli to sobotnie wydarzenie, faktycznie na stadionie będziemy rywalizować nocą. Transmisja na żywo w telewizji NC+, też już została, że tak powiem, przygotowana i ustawiona w ten sposób, żeby te nocne zawody mogły się odbyć, a więc naprawdę mamy w Płocku fajny event, który się nigdzie do tej pory nie wydarzył. Będziemy starali się to mocno promować. Drugi dzień, czyli niedziela, już regularne zawody, regularne w sensie o normalnej porze dnia. Pewną i myślę, że to bardzo dużą atrakcją tych zawodów będzie, poza utytułowanymi zawodnikami z Polski i z Europy, bo będzie ich tutaj wielu, będzie również obecność mistrza driftingowej Ligi D1 z Japonii. Naoki Nakamura pojawi się w Polsce. Niestety nie przyjedzie ze swoim autem, bo nie zdąży go z Japonii przetransportować w te 3 tygodnie, ale wystartuje naszym autem driftingowym, które pożyczy od Piotrka Więcka. I to auto możecie Państwo oglądać właśnie na sterówce. To jest ten samochód, którym Nakamura będzie jeździł tutaj w Płocku. Zostanie tylko specjalnie dla niego przygotowany, jeżeli chodzi o pewną grafikę, aby nawiązać do Japonii, do tego, co drift z tej Japonii wyniósł, tak? No i oczywiście, wiadomo, każdemu chyba Japonia kojarzy się z pięknymi paniami, gejszami, więc myślę, że takie motywy się też pojawią, ale tutaj jest to jeszcze związane z dodatkową atrakcją, o której nie chcę powiedzieć, żeby jednak zostawić taką wisienkę na torcie. A co jeszcze poza tym głównym daniem płockim organizuje Budmat? Poza daniem głównym płockim, no Budmat jest przede wszystkim w drifcie we wszystkich innych rundach. 4 tygodnie temu Radom, dziś i wczoraj Poznań, Płock, kolejne rundy Wałbrzych, kolejna runda Toruń, a następnie być może Warszawa. W związku z czym my przede wszystkim angażujemy się, jeżeli chodzi o takie nasze działania marketingowe, w ten marketing sportowy. Tutaj widzimy naszą szansę. Natomiast tym staramy się docierać do naszych klientów. Zaprosimy tutaj bardzo wielu klientów naszych, a więc dodatkowo na pewno poznają Płock. Już gdzieś wspólnie z Płocką Organizacją Turystyczną myślimy o tym, żeby ściągając tylu ludzi do Płocka, być może zaproponować im jakąś współpracę, bo wiele osób przyjeżdżając do Płocka czasami nawet nie wie, jaki tu jest potencjał, ile tu fajnych rzeczy można zobaczyć, fajnych ze względu również na atrakcyjność, ale także ogromne historyczne bogactwo, prawda?
Natomiast no, to jest to, na czym się koncentrujemy, tak? Jesteśmy mocno sfokusowani na produkt, na jego jakość, na promocję tych naszych produktów, oczywiście w tej branży, która nas najbardziej interesuje i nie zawsze płocczanie muszą o tym wiedzieć, prawda? Ale mamy nadzieję, że już kiedy stają przed wyborem, jaki kupić dach, bądź jaką wybrać rynnę, to jednak ten budmat gdzieś tam z tyłu głowy się pojawia. A proszę powiedzieć, czy Płock będzie stałym punktem zawodów driftingowych? Mamy taką nadzieję. Bardzo byśmy chcieli, żeby powstał w Płocku, bądź być może w pobliżu Płocka, ale żeby jednak był kojarzony z Płockiem, prawdziwy tor. Mhm. To jest nasze marzenie i my mówimy o nim otwarcie od przynajmniej kilku lat. Staramy się angażować w te nasze marzenia także miasto, bo bez miasta tutaj niewiele zrobimy. Takie poparcie przynajmniej z ich strony musi również być. My cały czas wierzymy, że jest to możliwe. Problem tak naprawdę toru to nie jest kwestia tego, czy ktoś chce, czy nie chce, czy to jest bardzo drogie, czy nie, bo zawsze fundusze można zorganizować, jak się nam partnerzy zbiorą, to można to zrobić. Dla nas w tym momencie najważniejsze jest dobre miejsce. Bardzo byśmy chcieli, żeby to było w Płocku. Mamy dwie inne lokalizacje w Polsce, w których no, pewnie podjęlibyśmy się tego ciężaru i zbudowania toru. Natomiast no, nasz szef, właściciel firmy Budmat, pan Bogdan Więcek, zawsze powtarza, że jak już jesteśmy w Płocku, to musimy tutaj pewne rzeczy lokować. I mamy nadzieję, że to się uda. No, pewne działania podejmujemy, staramy się gdzieś tam przecierać te szlaki. Tym bardziej, że Polska zaczyna być miejscem, w którym tych torów brakuje. Zamykane są kolejne tory. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że być może zniknie z mapy polskich torów również Poznań, co jest absolutnie niezrozumiałe, bo to jedyny polski tor, który ma homologację FIA. W związku z czym no, to są rzeczy, które nas trochę przerażają, bo gdzieś ci ludzie mają swoje emocje za kierownicą wyładować. Lepiej, żeby to robili na torze niż na ulicy, prawda? Więc my też jakby myśląc o tym, że taki obiekt mógłby powstać, absolutnie nie chcemy zamykać się tylko i wyłącznie na drift, bo to, no, to nie jest droga. Zależy nam na tym, żeby to był obiekt wielofunkcyjny, żeby mógł służyć w zasadzie każdej dziedzinie motorsportowej, bo tylko wtedy będzie miał szansę powodzenia i tylko wtedy będzie tak naprawdę żył cały czas. Drift można i imprezy driftingowe można zrobić, nie wiem, raz, dwa, czy trzy razy nawet w sezonie, ale to nie mogą być jedyne atrakcje, w związku z czym bardzo dużo pracy koncepcyjnej pewnie jeszcze przed nami, bardzo wiele trudności, które zawsze można przecież pokonać, więc mam nadzieję, że to się uda zrobić. Wracając jeszcze tak, kończąc do Jarmarku Tumskiego, znalazła Pani coś dla siebie, coś kupiła? Proszę Pana, ja uwielbiam stragany. Gdziekolwiek się nie przemieszczam, zawsze stragany są moją ulubioną atrakcją na tego typu rzeczach, a więc tutaj widziałam już mnóstwo rzeczy, które chciałabym kupić. Natomiast dzięki właśnie temu, że musiałam ze Starówki przejść do Państwa, dotarłam w ogóle parę kroków dalej, prawda, niż tylko gdzieś tam w rejonie ratusza. No tu jest mnóstwo fantastycznych rzeczy. Jeżeli ktoś lubi takie typowe chyba dla nas Polaków zbieractwo, no to może spokojnie znaleźć coś dla siebie, aczkolwiek są też rzeczy bardzo wartościowe, które nie tylko są takimi bibelotami do postawienia. Naprawdę jest tutaj dużo rzeczy, które można sobie nabyć. Zachęcam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Joanna Stanowska, aktorka, założycielka agencji artystycznej YoArt Show. Dzień dobry, witam. Czym zajmuje się agencja YoArt Show? Agencja YoArt Show łączy kilka elementów. Przede wszystkim jest to teatr, teatr objazdowy, ale teatr zawodowy. Jest to również miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy chcą tworzyć, rozwijać się, nie tylko teatralnie, ale również cyrkowo. Staramy się łączyć te dwa elementy, a ponadto prowadzimy bardzo dużo imprez okolicznościowych i pokazujemy na tych imprezach też swoje działania. YoArt Show powstało 2 lata temu. Skąd pomysł, żeby założyć taką grupę teatralno-cyrkową? Kiedy skończyłam studia aktorskie, jestem z zawodu aktorem lalkarzem, wyjechałam do Hiszpanii na pół roku, gdzie się również szkoliłam w Escuela Superior de Arte.
I tam uczyłam się sztuki cyrkowej, sztuki teatralnej i komedii dell'arte. I kiedy wróciłam do Polski, długo poszukiwałam pracy. Od teatru do teatru chodziłam z CV i w pewnym momencie udało mi się dołączyć do jednego z teatrów warszawskich, natomiast teatru takiego objazdowego. Pracowałam tam półtora roku i po tym czasie postanowiłam, że czas na to, żeby stworzyć swoje spektakle, żeby je reżyserować, żeby w nich grać. I stąd pomysł jakby na własną działalność. To wynikło jakby z potrzeby pokazywania spektakli w miejscach, gdzie często teatrów nie ma, gdzie często te teatry nie są na najwyższym poziomie. I tak zaczęło powstawać pierwsze spektakle. Pierwsze spektakle były skierowane do widza młodego, do dzieci. Natomiast powstawały kolejne spektakle i tak przez 2 lata zebrało się nam tych spektakli 12. I są to skierowane spektakle zarówno do widza dziecięcego, jak i do dorosłych. A ponadto łączymy teatr ze sztuką cyrkową. Zawsze chciała Pani zostać aktorką? Czy to w pewnym momencie tak przyszedł taki pomysł do głowy, żeby zdawać do szkoły teatralnej? To znaczy ja od dziecka tańczyłam. Przede wszystkim ja zaczynałam w balecie, później taniec nowoczesny, współczesny, ludowy, jakaś akrobatyka, jazz i później taniec towarzyski. I śpiewałam jakieś konkursy recytatorskie. Jakoś zawsze ta sztuka teatralna i te występy towarzyszyły mi, chociaż nikt z rodziny mnie nie namawiał. Natomiast miałam to we krwi, ponieważ moja babcia była reżyserem i aktorem Teatru Lalkowego. Mój tata również jest reżyserem i zajmuje się teatrami osób niepełnosprawnych na skalę międzynarodową. I chyba to było takie oczywiste, że w klasie maturalnej podjęłam decyzję, że będę zdawać do szkoły aktorskiej. No i się udało za pierwszym razem i skończyłam Akademię Teatralną, Wydział Lalkarski. Czyli można powiedzieć, że zawsze Pani była w tym teatrze przez swoją rodzinę, ale tak szczerze mówiąc, często nam, laikom, kojarzą się aktorzy z serialem, z filmem. Mm-hmm. Nigdy nie chciała Pani pójść na tę stronę? Poszłam. Miałam przygodę i w kilku reklamach role pierwszoplanowe i również w jednym serialu telewizyjnym grałam. Natomiast bardzo nie chcę tego robić. Można powiedzieć, że aktor, który trafia do serialu, ma duże szczęście i na pewno dużo zarabia. Natomiast nie jest to moim priorytetem i po prostu stwierdziłam, że to jest ogromna, ogromna strata czasu. I póki mogę, póki mam siłę i chęć działania, to wolę robić coś twórczego i dawać jakby siebie innym. Nie poprzez kamerę i takie bierne uczestnictwo w tworzeniu na przykład serialu. Poprzez agencję artystyczną właśnie tutaj Joachim, ma Pani, można powiedzieć, większe pole manewru, tak, większe możliwości? Mam większe możliwości, ponieważ mogę jakby tworzyć to, co chcę na poziomie, który mnie satysfakcjonuje i który uważam, że widz swobodnie może oglądać i w czym może uczestniczyć. Nie jest to proste. Nie jest to proste dlatego, że no, nie jesteśmy samowystarczalni i do tego, żeby się rozwijać i tworzyć, potrzebujemy też innych ludzi i zawsze warto poszukiwać osób, które i nas będą rozwijać, nie tylko takich, którym my możemy coś dać, ale takich, które mogą coś wnieść w nasze życie i to jest jakby najtrudniejsze w tej pracy. Kiedy mamy własną firmę czy własny teatr, musimy poszukiwać ludzi, którzy będą nas inspirować i wspólnie tworzyć coś fajnego. Myślę, że w każdej pracy zespół jest ważny. Tu w teatrze również. Jest Pani z Lublina, urodziła się Pani w Lublinie, studiowała Pani w Białymstoku, mieszkała Pani w Hiszpanii, po drodze była też Warszawa, teraz mieszka Pani w Płocku. Tak. Czy częsta zmiana otoczenia bierze się właśnie z takiej potrzeby poznawania ciągle nowych ludzi, nowych inspiracji? Tak, mam ogromną taką potrzebę. Nie każdy to rozumie, niektórzy w moim wieku, ponieważ ja mam już prawie 30 lat, mają rodziny, dzieci. Ja nie mam jeszcze, jakby nie jestem na takim etapie, że chcę osiąść w jednym miejscu. Natomiast dążę do tego, żeby się cały czas rozwijać. I w momencie, kiedy czuję, że z danego miejsca już po prostu wyczerpałam tyle, ile mogłam, uważam, że to jest czas na zmianę. Kiedyś jeden z moich profesorów na uczelni powiedział, że prawdziwy aktor prowadzi koczowniczy tryb życia i ciągle dąży do tego rozwoju. I myślę, że ja też podążam w tym kierunku.
To przejdźmy teraz do Jarmarku Tumskiego. Mhm. Jesteście Państwo jako Yard Show obecni, macie miasteczko cyrkowe. Jakie atrakcje proponujecie podczas tych trzech dni Jarmarku i Historii Płocka? No jest bardzo intensywnie, bardzo kolorowo i bardzo wesoło. Wczoraj podczas rozpoczęcia chodziliśmy na szczudłach, żonglowaliśmy między ludźmi, robiliśmy taką paradę przez główną ulicę tutaj Tumską, główną ulicę Jarmarku. Natomiast otworzyliśmy na trzy dni miasteczko kuglarskie, zaaranżowaliśmy je na małej scenie na Starym Rynku i uczymy. Uczymy, tworzymy, robimy warsztaty z hula hop, robimy warsztaty z żonglowania. Można nauczyć się żonglować piłeczkami, chustami, obręczami cyrkowymi, manipulacji talerzykami, kijami. Nie chcę nic pominąć, ale jest tego bardzo, bardzo dużo. A, jest slackline. Slackline to uczymy chodzić po linie. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, lina jest zawieszona na wysokości mniej więcej pół metra, więc nie jest to bardzo niebezpieczna wysokość, ale można już czegoś się nauczyć. Wczoraj również, czyli w piątek, odbył się konkurs, który ogłosiła właśnie firma Yard Show Figle na Mydle. I w tym konkursie wzięły udział cztery grupy, które postanowiły stworzyć etiudę cyrkową. Warunkiem uczestnictwa było właśnie to, żeby ta etiuda nie była związana tylko z trikami cyrkowymi, natomiast żeby była w tym jakaś fabuła, historia, kostium, muzyka. Nagrody zostały ufundowane m.in. przez firmę kuglarstwo.pl i firmę Yard Show. No i te nagrody zostały rozdane, mamy zwycięzcę, była również nagroda finansowa w tym. Także dużo mieliśmy publiczność i duża radość była w związku z tym konkursem. I także przez dwa dni jeszcze prowadzimy warsztaty od godziny 10 do 18. Jeżeli ktoś ma ochotę z nami się czegoś nauczyć, to zapraszamy. Można nauczyć się żonglować? Ile czasu potrzebujemy, żeby nauczyć się żonglować? Nie ma reguły. Są osoby, które uczą się w 5 minut, są osoby, które potrzebują 2 tygodni. Ale warto próbować. Nawet praca z jedną piłeczką jest już naprawdę ważna i przede wszystkim pobudza obie półkule mózgowe do pracy. I dlatego ja tak bardzo stawiam na tę sztukę cyrkową, zwłaszcza u osób, które są na jakimś takim etapie gimnazjum, podstawówka, liceum. To bardzo pomaga w nauce. Ja prowadzę zajęcia regularne w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki i zajęcia teatralne i cyrkowe i widzę, jakie młodzież robi postępy w szkole. W wyniku tego, że przychodzi do mnie na zajęcia i naprawdę jest to ogromny postęp, uczą się koordynacji, skupienia i przede wszystkim, tak jak mówię, zaczynają panować nad własnym ciałem, własnymi emocjami. Jest to bardzo, bardzo korzystne. A do miasteczka cyrkowego przychodzą podczas Jarmarku tylko dzieci, czy również dorośli mają ochotę sprawdzić się? Mają, ale zasłaniają się dziećmi bardzo często. Dlatego też podchodzą dzieci, za nimi stoją rodzice, mówimy chodź, dziecku dajemy jakieś zadanie i rodzicem też się zajmujemy. Także zapraszamy jak najbardziej. Panie przychodzą, troszkę próbują kręcić hula hop, na przykład uczą się różnych trików. Także jest zainteresowanie, chociaż mówię, takie skromne. Muszę jeszcze zdradzić, jak im wychodzi. Całkiem nieźle. Jak już się przełamią, to naprawdę niektórzy, nawet panowie, są dużo lepsi niż panie. Zależy w czym. Specjalny pokaz, który zawsze się cieszy ogromną popularnością, planujecie na wieczór. Tak, fire wieczorem show. Będzie pokaz ogniowy Fire Show. No szykujemy, ale poza jakby pracownikami i kreatorami jakby firmy Yard Show jest nas 6 osób, a ponadto zaprosiłam też artystów, kuglarzy z Polski i z Ukrainy, z Wrocławia, z Nysy, z Warszawy i właśnie z Lwowa i będziemy robić taki wspólny pokaz ogniowy dzisiaj wieczorem. A jeszcze zapytam, bo te pokazy zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ale również też ludzie, jak oglądają ten pokaz, to też sami chcieliby spróbować. Czy jest taka szansa spróbować samemu? Na pewno nie dzisiaj, na pewno nie po pokazie i na pewno nie od razu. Właśnie po to są te warsztaty cyrkowe. Wszystko, co robimy w ciągu dnia ze sprzętem cyrkowym, potem możemy przełożyć na ogień, na troszeczkę inny sprzęt. Natomiast tej samej wartości tyle, że zrobione z kewlaru, a nie na przykład z plastiku i można go podpalić. Dlatego też młodzież, z którą na przykład pracuje, po pół roku pracy na takim sprzęcie dziennym, że tak powiem, zrobiliśmy już dwa pokazy ogniowe. Także wszystko się udało, nikt nie ucierpiał. Natomiast wymaga to skupienia i takiej dużej pracy. Dzisiaj Art Show jest na Jarmarku Tumskim. Macie jakieś następne plany na następnych imprezach? Gdzie teraz będzie można spotkać? Powiem szczerze, że poza Jarmarkiem Tumskim równolegle mamy jeszcze 5 innych imprez w Polsce. I w tym momencie odbywa się jedna impreza w Warszawie, jedna w Łodzi i jedna w Terespolu. I jutro również ekipa Yard Show ruszyła w trasę. Część została tutaj, ale
trzy samochody ruszyły dalej, także cały czas działamy. Jesteście rozchwytywani, można powiedzieć. Tak, myślę, że to, co robimy, podoba się ludziom i to nas bardzo cieszy. Możemy życzyć dalszych sukcesów. Dzięki. I pogratulować. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Jarmark Tumski powoli się kończy. Dziś trzeci dzień tego święta płockiej kultury, a moimi i Państwa gośćmi są pan Artur Klas i pan Artur Wiśniewski, dyrektor POKiS-u. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan tak na szybko, na gorąco Jarmark Tumski tegoroczny? No, najchętniej bym pokazał tutaj za oknem, jaka jest atmosfera, ile jest to ludzi. I to jest jak gdyby wyznacznikiem tej oceny. No, bardzo się cieszę, że mieszkańcy Płocka i goście spoza Płocka dotarli na jarmark, są zadowoleni. Również rozmawiałem z wieloma wystawcami, kolekcjonerami i wyrazili po prostu radość z tego, że ten jarmark jest bardzo udany. Właśnie, ilu wystawców przybyło do Płocka? Wystawców jest około 500. W tej chwili mamy też kilka stoisk, które dotarły dzisiaj i specjalnie dla nich tworzyliśmy nowe miejsca. Kolekcjonerów jest około 80. Pozostałe strefy wymienimy już na, myślę, 2 tygodnie po jarmarku będzie specjalna konferencja prasowa, podsumowanie wszystkich działów, które zajmowały się jarmarkiem tumskim. Panie Arturze, był pan odpowiedzialny za program 7 edycji jarmarku tumskiego. Skąd pomysł na podzielenie jarmarku na 5 stref tematycznych? No to był postulat wystawców z lat poprzednich, bo słuchaliśmy się wtedy głosy i tak to właśnie wyglądało, że wystawcy antyków, kolekcjonerzy nie chcieli być pomieszani na przykład z jakimiś ubraniami czy z innymi elementami jarmarku. W związku z powyższym wyrazili życzenie, że najlepiej byłoby stworzyć strefę kolekcjonerską. Jak poukładaliśmy ich w strefie kolekcjonerskiej, okazało się, że dobrze by było też stworzyć na przykład strefę dla dzieci, bo będzie Dzień Dziecka. Stąd się wziął pomysł, żeby w ogóle generalnie podzielić całą przestrzeń na strefy i stref było 5. Strefa historyczna, te dwie, które już wymieniłem, poza tym strefa nazwaliśmy roboczo mydło i powidło, gdzie było wszystko to, co było przedtem na jarmarkach przemieszane. Teraz ta część taka bardziej handlowa, komercyjna, to był nowy rynek aż do ulicy Tumskiej. Dalej od ulicy Sienkiewicza do Placu Narutowicza była właśnie strefa kolekcjonerska. Na Placu Narutowicza zrobiliśmy strefę edukacyjną, to właśnie był ukłon w stronę dzieci, młodzieży i mieszkańców naszego miasta, którzy na przykład chcieliby poznać stare, ginące zawody rzemiosła. Dalej na Wzgórzu Tumskim była strefa historyczna, czyli tradycyjnie walki rycerskie, miasteczko średniowieczne, osada. I dalej na Starym Rynku to była przestrzeń dla dzieci. I czy w podobny sposób podziału na strefy zostanie podtrzymany przy kolejnej edycji Jarmarku Tumskiego? Z rozmów, które przeprowadziłem z wystawcami, z uczestnikami, ten pomysł się bardzo spodobał i myślę, że będziemy go kontynuować, bo nie zmienia się tego, co się dobrze prowadzi. A skąd pana zdaniem fenomen Jarmarku Tumskiego? Widzimy ulicę Tumską tętniącą życiem. Na co dzień takich tłumów aż tu nie ma. Skąd się bierze fenomen jarmarku? Ja myślę, że sercem jarmarku są wystawcy i ich atrakcyjny produkt. Również atmosfera, która jest zbudowana poprzez zapraszane zespoły. I to jest właściwie ten geniusz jarmarkowy. Oczywiście wcześniejsze edycje również pracowały na ten sukces dzisiejszego jarmarku, bo poprzednie edycje jak gdyby promowały i jak gdyby
całą strukturę jarmarku, poprzednie ekipy, które tworzyły ten jarmark. Również my, jako Płocki Ośrodek Kultury, już po raz czwarty robimy jarmark tumski. No, to jest właśnie chyba recepta na dobry jarmark. Mhm. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że w tym roku postanowiliśmy promować naszych płockich artystów i stąd był nasz apel do domów kultury, do szkół i w ogóle do wszelkich środowisk, gdzie ludzie coś tworzą. Mhm. Właśnie jakieś dzieła, na przykład teatrzyki, pokazy, koncerty, występy. I w efekcie udało nam się zgromadzić rekordową liczbę wykonawców na scenach. Mieliśmy w tym roku ich ponad 60. Mhm. Ale jakimi głównymi gwiazdami tej scenicznej części jarmarku był zespół Vox i Skaldowie? Skąd pomysł akurat na tych wykonawców? Tutaj chodziło o to, że duża część mieszkańców naszego miasta to są ludzie, którzy w czasie, kiedy te oba zespoły miały okres swojej największej świetności, ci nasi mieszkańcy byli w tym czasie młodzi. I to był właśnie ukłon dla pokolenia 40+. Mhm. Właśnie w tym kierunku zmierzaliśmy, dlatego że te zespoły dziecięce, młodzieżowe, to są właśnie dla grona widzów troszkę młodszych. A tutaj, jak na jarmarku, dla każdego coś dobrego. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla seniorów. I w poprzednich edycjach również były właśnie takie akcenty zespołów, które mają jakąś historię. Bo wiadomo, Dni Historii Płocka również jak gdyby wyznaczają nam gatunek muzyczny, który będziemy prezentować w amfiteatrze. Były Czerwone Gitary, był jubileusz pana Sikorskiego, wcześniej pan Krawczyk występował, więc charakter tych koncertów będziemy podtrzymywać w następnych latach. Wspomniał pan o Dniach Historii Płocka, o których też nie powinniśmy zapominać. Czy to jest dobry pomysł, połączenie jarmarku tumskiego z Dniem Historii Płocka? Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, bo obydwie imprezy uzupełniają się, nie konkurują, ale uzupełniają się i ta wartość tradycji naszego Starego Grodu, jej historii, jego historii, bardzo dużo wnosi w jarmark. A w jaki sposób, czy to jarmark, czy Dni Historii Płocka powinny się rozwijać w kolejnych edycjach? Może warto pomyśleć o wydłużeniu czasu trwania? Właśnie to chciałem powiedzieć. Właśnie patrzę tutaj za oknem, jest już późna pora, a widzę bardzo dużo osób, którzy chodzą i jest piękna pogoda i myślimy o tym, żeby w następnym roku uruchomić atrakcję, wydłużyć tę atrakcję do godziny 23, może do 24, zachęcić wielu mieszkańców do tego, by tańczyli przy różnych restauracjach, klubach, pubach. Myślę, że miasto powinno żyć do późnych godzin. Rozumiem, że 8. edycja jarmarku tumskiego jest już przesądzona. No myślę, że tak. W takim razie trzymamy za słowo i dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję.